Tytuł kursu: Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł: Podstawy ekonomii. Temat: Paradoksy w ekonomii. Jednym z najbardziej podstawowych praw ekonomicznych jest prawo popytu, które mówi, że im wyższa cena na dane dobro, tym mniejsza wielkość popytu, czyli ilość dobra, którą konsumenci zechcą kupić. Ekonomia przewiduje jednak możliwość istnienia wąskiej grupy takich dóbr, które przy wzroście ceny kupowane są w coraz większej ilości. Takie zachowania w ekonomii są uważane za nietypowe i nazywane paradoksalnymi. Pierwszy wyjątek stanowią na przykład niektóre relatywnie tanie dobra podstawowe, zwłaszcza najtańsze rodzaje żywności, na przykład ziemniaki, marchew czy kapusta, na które wielkość popytu może wzrastać pomimo wzrostu ich ceny. Powiedzmy, że mieszkańcy pewnego kraju mają do wyboru dwa rodzaje jedzenia. Żywność A, czyli ziemniaki, która jest niezbyt smaczna, mało kaloryczna, ale za to tania, oraz żywność B, czyli winogrona. Żywność bardziej smaczna, pożywniejsza, ale i droższa. Jeżeli dochody szerokich warstw społecznych konsumentów są bardzo niskie, to podstawą diety jest żywność A. Zaś produkty B pełnią rolę uzupełniającą. Co się stanie, gdy z powodu kiepskich zbiorów wzrośnie cena żywności typu A? Nagle okazuje się, że potrzeba na nią tyle pieniędzy, że nie wystarcza już na zakup żywności typu B. Aby uzupełnić kalorie, których wcześniej dostarczało droższe i lepsze jedzenie, najbiedniejsi muszą teraz pomimo zwyżki ceny kupować jeszcze więcej żywności A. To paradoksalne zachowanie popytu związane jest z dochodowym efektem zmiany ceny wywołanym wzrostem cen dóbr podstawowych niższego rzędu, a zwłaszcza najtańszych rodzajów żywności, stanowiących zarazem ważną pozycję w strukturze konsumpcji i wydatków gospodarstw domowych. Ta nietypowa reakcja konsumentów na zmianę ceny została nazwana paradoksem Giffena. Nazwa pochodzi od angielskiego statystyka Roberta Giffena, który badał zachowania konsumpcyjne najuboższych rodzin irlandzkich pod koniec XIX wieku. Należy zauważyć, że dobra giffenowskie zawsze są dobrami niższego rzędu, lecz nie każdy towar niższego rzędu musi być dobrem Giffena. Ekonomiści Robert Roguszka, Jensen i Nolan Miller sformułowali trzy warunki, które muszą wystąpić, aby pojawiło się coś, co nazywamy zachowaniem giffenowskim. Po pierwsze, gospodarstwa domowe muszą być tak ubogie, żeby zdobycie odpowiedniej ilości kalorii było dla nich istotnym problemem. Po drugie, dieta gospodarstw domowych jest dosyć prosta, składa się z podstawowego jedzenia i bardziej luksusowych dodatków. Po trzecie, podstawowy składnik wyżywienia jest najtańszym źródłem kalorii i równie tanich substytutów. Zachowania giffenowskie nie dotyczą więc zamożnych konsumentów, co ważne, tych najbiedniejszych również. Ważnym wnioskiem Jensena i Millera jest fakt, że zachowania giffenowskie dotyczą tylko niektórych grup społecznych. Bardzo biednych, ale nie ekstremalnie biednych. Z tego powodu trudno je wykryć na poziomie danych zagregowanych dla całego kraju. Amerykański ekonomista norweskiego pochodzenia Thorstein Veblen zaobserwował, że popyt na drogie kosmetyki zachowuje się paradoksalnie, gdy cena rośnie, wraz z nią rosną kupowane ilości. To nietypowe zachowanie konsumentów można wytłumaczyć tym, że zwyżka ceny traktowana jest przez kupujących niejako automatycznie jako oznaka poprawy ich jakości, zaś spadek ceny jako pogorszenie jakości. Zjawisko wzrostu wielkości popytu na luksusowe dobra, podkreślające status i prestiż osoby, która je kupuje, nazywamy paradoksem Veblena. Swoistą odmianą paradoksu Veblena jest paradoks snoba. Paradoks ten nazywany jest również paradoksem prestiżowym, gdyż dotyczy on dóbr będących dla niektórych osób symbolami prestiżu społecznego i poziomu zamożności. Podlegający jego działaniu konsumenci starają się użytkować drożejące dobra bez względu na ich cenę, aby zademonstrować swój status materialny i wynieść się ponad środowisko.
Sytuacja ta dotyczy dóbr luksusowych, typu samochody, jachty, dzieła sztuki, biżuteria, które nabywane są nie ze względu na ich wartości użytkowe, lecz na prestiż, o którym świadczy ich posiadanie. Producenci dóbr mają świadomość tego paradoksu i często podwyższają cenę, aby wywołać efekt prestiżowy. Ponadto stosują oni szeroko różne dostępne im środki oddziaływania, na przykład reklamę, aby wzmóc popyt na dobra prestiżowe i zainteresować ich konsumpcją większą liczbę konsumentów o podwyższonej zamożności. Istnieje grupa nabywców, którzy kupują takie dobra jak ich znajomi, sąsiedzi, ludzie z najbliższego otoczenia. Jeżeli więc obowiązujący styl nakazuje posiadanie pewnego dobra, to podnoszenie cen przez producentów wcale nie redukuje zapotrzebowania na nie. Wręcz przeciwnie. Te nietypowe zachowania konsumentów nazywamy owczym pędem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.